Mamy. Nie no, on odtyka, wszystko okej. Okay. Słuchaj, a ten stary Jaton? Co nie uwierzy? Pogodzę chłopaka i będzie wszystko okej. No. W rozmowie z kumplem? Wpierw. Wiem, że nie powiesz mi, gdzie jest. Chcę wiedzieć, czy żyje. Słyszysz? Żyje? Czy żyje? Słyszysz? Kłamstwo, nie? Nie. Co nie? Nie wszystko. Tak. Tak dokładnie wiem, z kim rozmawiam. W takim razie sobie z kumplem nie pogadasz. Słuchaj, co z ojcem? To teraz ty mnie posłuchaj. Masz być o 8 za miastem. Tam są baraki, rozumiesz? Przywieź ojca, ja przywiozę twojego kolesia. Po wszystkim zapomnisz o mieszkaniu i o długach. Rozumiesz? No. Trochę się porobiło, co? Zbiorę pieniądze. Skąd? Z fabryki zbierzesz pieniądze? Gówno zbierzesz, nic nie zbierzesz. Twojego syna chciałeś tam wysłać, żeby za 20 lat srało nowotworem, kurwa. Zośka? To ja. A jak to, kto twój mąż? Jak mały? Ma gorączkę? Cały go ode mnie. Nie czekaj na mnie. Będę późno. Nagraj mi jakiś film. Byle jaki. Wieczorny. Nie umiesz obsłużyć magnetowidu? Cokolwiek.
Mhm. Całuję cię. Ja też. Naprawdę chcesz tam pójść? A masz lepszy pomysł? Myślałem, że teraz będziesz mogła pójść do pracy. Tylko na parę tygodni. Nie chcę spieprzyć tej ciąży. Bez względu na to, co się teraz stanie, musimy polegać tylko na sobie. Widziałam piękną suknię ślubną. Nie chcę teraz z tym rozmawiać. Co jest? Zapach. Pewnie się spoczył ze strachu. Wstawaj. Jezu, wiśniaku! Co to za zapach? Jaki? Chuj. Chuj, kęso. Drogi. Drogi, ale dobrze trzyma. Namyśliłem się. Pojedziemy do Cygana. Pojedziemy, jak wrócę tu z Dawidem. Koleżka się spóźnia. Widać, nie tęskni za tobą.